Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w Centrum Ogrodniczym Eldorado. Mamy, drodzy Państwo, pełnię lata. Nasze ogrody, balkony, tarasy tętnią życiem, kolorem, zapachem. I pośród tych wszystkich efektów nasze dzisiejsze bohaterki, czyli byliny i rośliny kwitnące latem, czyli krzewy. Byliny. Często Państwo pytają, co to są byliny. Bylina jest to roślina wieloletnia, która może przeżyć na jednym miejscu przez parę lat. Ale żeby tak się stało, musimy rabatę do tego odpowiednio przygotować. Czyli musi być odpowiednio wybrany obszar, na którym chcemy posadzić bylinę, wolny od chwastów i wszelkich zanieczyszczeń i dostosowany do potrzeb określonej rośliny. Znając te wszystkie wymagania, możemy tworzyć dowolne rabaty bylinowe i nie tylko. Bylina to roślina, która w okresie zimy traci całą część nadziemną i pozostaje tylko to, co jest pod ziemią. Więc musimy się dobrze przygotować do nadejścia tej zimy, ponieważ musi być odpowiednio zastosowane nawożenie fosforowo-potasowe. Potas w kwitnieniu bylin odgrywa olbrzymią rolę. Natomiast fosfor zabezpiecza cały system korzeniowy przed przemarzaniem i przed tym, żeby ona w następnym roku wybuchła równie piękną burzą kolorów. Znając te wszystkie potrzeby, tworzymy rabaty bylinowe i nie tylko. Wrzosowe, różanecznikowe, nawet pasy przybrzeżne stref roślin wodnych. Można również tworzyć kwietne rabaty. W tworzeniu kwietnych rabat, które mam za sobą, olbrzymią rolę odgrywają piętra oraz plamy kolorystyczne. W plamach kolorystycznych chodzi o to, by zastosować jedną lub wiele roślin, które będą widoczne z dala. Pielęgnacja rabaty bylinowej polega na tym, by podczas całego okresu wegetacyjnego, który przebiega od wczesnej wiosny do późnej jesieni, pilnować nawożenia, odchwaszczania oraz wycinania przekwitłych kwiatostanów, co powoduje, że roślina kwitnie o wiele dłużej, ponieważ dostaje sygnał, że musi wytworzyć nowe pędy. Jeśli nie są Państwo właścicielami pięknych ogrodów, pasów bylinowych, na to też jest rozwiązanie. Wyszliśmy naprzeciw potrzebom naszych klientów i mamy taką ofertę roślin również wieloletnich na balkony i tarasy. Przykładowy pas bylinowy na balkonie. To piękna róża sztamowa posadzona w mrozoodpornej donicy, podsadzona nachyłkiem. Pielęgnacja jest bardzo prosta, bo należy wycinać tylko przekwitłe kwiatostany i odpowiednio nawozić. Następnym taką propozycją to są hortensje, które w pojemnikach czują się bardzo dobrze. Mamy olbrzymi wybór hortensji, bo są to hortensje bukietowe, hortensje ogrodowe. Są to takie majestatyczne krzewy, które w pasach bylinowych dają efekt lekkości, takiej niesamowitości. W hortensje dzielimy na bukietowe, tak jak już powiedziałam, i ogrodowe. Bukietowe potrzebują niestety więcej miejsca na naszych rabatach, bo rosną dość wysokie, natomiast ogrodowe nieco mniej. Wymagania, jeśli chodzi o składnik pokarmowy, tych hortensji jest różny, ponieważ jedne wymagają kwaśnego stanowiska, natomiast drugie mogą być sadzone normalnie w pasach bylinowych, nie mają żadnych preferencji, jeśli chodzi o podłoże. Producenci w tej chwili już podłoży do hortensji doszli do takiej perfekcji, że
tworzą je stosownie do potrzeb klienta. Jeśli chcemy mieć niebieską hortensję, to po prostu kupujemy podłoże do niebieskiej hortensji, który zawiera w sobie aktywator koloru niebieskiego i po prostu mamy wtedy niebieską hortensję. Natomiast różowa hortensja to jest podłoże zasadowe, czyli takie bez ingerencji barwnika aktywatora. Te wszystkie rośliny w warunkach balkonowych, tarasowych czuły się komfortowo, muszą mieć zapewnione mrozoodporne donice, co uchroni je przed ewentualnym przemarznięciem w okresie zimy. Muszą być odpowiednio przygotowane do tego i odpowiednio nawożone. Czyli jeszcze raz wracam do składnika, który odpowiada za bezpieczny system korzeniowy, czyli fosfor. Tak jak już mówiłam, byliny mają niebywałą zdolność przeżywania na jednym i tym samym stanowisku. Do takich należy hosta, czyli funkia. Może być na tym samym stanowisku przez wiele, wiele lat. Pozostałe zaś wymagają dzielenia, przesadzania, ale to tylko wtedy, kiedy roślina zaczyna wyczerpie cały składnik pokarmowy z miejsca, w którym się znajduje. To jest dla nas sygnał, że musimy dokonać podziału tej rośliny i po prostu zmienić jej miejsca, co za tym idzie, zwiększyć nawożenie, no i obdarować sąsiadów, bo tyle tego jest. Producenci bylin wychodzą naprzeciwko potrzebom klientów i produkcją, sprzedażą bylin zajmują się przez praktycznie cały okres wegetacyjny. Czyli kupując roślinę zwaną byliną czy też kwitnącym krzewem w pojemniku, możemy ją sadzić przez cały okres wegetacyjny, czyli od wczesnej wiosny do późnej jesieni.